Ryszard Pazdan z Business Center Club jest gościem szczytu klimatycznego Together 2022. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się tuż po debacie, tuż po dyskusji, w której brał Pan udział. Pojawiło się tam wiele wątków. Takim głównym przewodnim panelowym pytaniem było to, czy jesteśmy skazani na wysokie ceny energii i była postawiona ta teza, hipoteza klimatycznej drożyzny. Mhm. Jakie wątki płyną z tej dyskusji? Znaczy, ja pozwoliłem sobie zauważyć, że drożyznę energetyczną to my mamy już od 20 lat. To nie jest nowość. Jeszcze wtedy nie mówiliśmy o sprawach klimatycznych, o tym, że należy to w odpowiedni sposób chronić. Nie mówiliśmy o jeszcze handlu emisjami. Tak, to polega na tym, że my po prostu produkowaliśmy i dalej produkujemy prąd, ale i również energię do innych celów, z odnawialnych, nie z kopalnych źródeł energii, czyli z węgla kamiennego. Potem przeszliśmy. Po drodze był olej, teraz potem przeszliśmy na gaz, który jest teraz niebotycznie drogi. Podrożał tak gdzieś o 600-700%, co w zasadzie zaczyna go powoli wykluczać z zastosowań takich powoli komercyjnych. I rozmawialiśmy oczywiście, w jakim kierunku to zmierza i czy ta drożyzna ma szansę się zmniejszyć, czy nie. Wspomniał Pan podczas dyskusji, że niewielkim wysiłkiem można pozbawić nas ciepła, prądu. Niektóre gałęzie biznesu już mają problemy z dostępem do surowców. Jak wygląda teraz ta sytuacja rynkowa? Ja oczywiście odniosłem się do pewnej kwestii, w jakim kierunku powinniśmy teraz pójść. To znaczy, jak sobie poradzić z tymi niezwykle rosnącymi cenami, czy są takie obszary i gałęzie, które nie mają wyjścia z sytuacji, muszą korzystać również z paliw stałych. I wspomniałem między innymi o całej branży przemysłu takiego ceramicznego, który właściwie, czyli co to jest, no po prostu cegielnie, ale zakłady, które produkują inne elementy ceramiczne, które niestety w większości przypadków, nawet rzekłbym 70-80, używają paliw stałych, których nie ma, które są piekielnie drogie i one stoją i prawdopodobnie zbankrutują. I my mamy świadomość, że niestety paliwa tego typu na pewno raczej nie stanieją, raczej nigdy nie stanieją i nie mamy autentycznie wyjścia, tylko musimy pójść bezwzględnie w kierunku odnawialnych źródeł energii, takich między innymi jak panele słoneczne, jak wiatraki. I jednocześnie to, co pozwoliłem sobie zauważyć, to, że szczególnie w tej chwili, w związku z tą sytuacją geopolityczną, ale i wojną na Ukrainie, my musimy myśleć niezwykle poważnie o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Czyli nie tylko dostępność do tych paliw, który też może być zakłócony. Ale niezależność. Czy to daje pełną niezależność? Na przykład trudno powiedzieć, dlatego że można wykluczyć kopalnie, duże elektrownie. Te wszystkie, które działają w pewnym systemie takim centralnym i prawdopodobnie lepiej by było rozważyć, ażebyśmy my by mieli drobne, mniejsze źródła, które uniezależnią nas od takich przypadków, jakie się dzieją. Można teraz zaobserwować, są miasta na Ukrainie, które nie posiadają prądu, ciepła, ludzie marzną, palą meblami, to jest w ogóle obłęd. Oczywiście to są sytuacje ekstremalne. Niemniej jednak to jest też interesujące, że w związku z tą sytuacją jednak rząd dostrzegł pewną potrzebę zmiany polskiej polityki energetycznej i w tej chwili na Radzie Ministrów, bodajże w ubiegłym miesiącu, została uchwalona konieczność zmiany polityki energetycznej państwa, uwzględniając ten element bezpieczeństwa i ten element uniezależnienia się od tych zasobów, które są obecnie. Pan także podkreśla, że biznes jest otwarty na innowacyjność i że jest to bardzo ważna kwestia, ale chodzi jeszcze tutaj o połączenie tego wsparcia finansowego i technologicznego ze sobą, tak? Tak, oczywiście, to jest ważne. W zasadzie można powiedzieć, to nie jest odkrywcze wcale, że bez pieniędzy nie można niczego nowego zbudować. Jednocześnie, co jest w sumie bardzo smutne, ale jednocześnie prawdziwe, wszystkie konflikty wojenne bardzo mocno podnoszą innowacyjność. W czasie wojny w zasadzie tworzy się najwięcej wynalazków, najwięcej wdrożeń, takich, które są potrzebne ze względu na aktualną sytuację. I to ulega pewnemu przyspieszeniu. My to wyraźnie teraz zauważamy. I uważamy, że rzeczywiście, ale żeby to się działo, to potrzebne są pieniążki. I z przykrością znowu musiałem stwierdzić, że no niestety ze względu na pewien jednak upór rządu, my tych pieniędzy nie mamy. Nie mamy ani pieniążków na Krajowy Plan Odbudowy, ani na Feniks. Mi się to od razu kojarzy, że Feniks powstał z popiołów. To znaczy Feniks mówi o funduszach europejskich na rzecz infrastruktury i środowiska. Tak się nazywa skrót
pieniędzy, które są pieniążkami, które dostawaliśmy do tarcz przy różnych rozdaniach, w tej chwili też czekamy. Ja dlatego o tym wspomniałem, ponieważ moim zdaniem tej reformy energetyki, która nas czeka, nie zrobimy bez wsparcia unijnego. Bez tych pieniędzy i bez takiego zaangażowania się bardzo mocnego jest to sprawa do rozważenia, żebyśmy jako biznes, bo ja w końcu reprezentuję biznes, żebyśmy mogli powiedzieć tak, chcemy to rozwijać wspólnie z rządem, bo my kto tak naprawdę może wpłynąć na istotne zmiany środowiskowe? Biznes. Biznes w dużym stopniu to środowisko zniszczył poprzez swoją działalność, więc biznes jest w stanie to naprawić. Z tego powodu uważam, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę na te mechanizmy normalne, naturalne, rynkowe, które to umożliwią. Ja celowo podałem, bo o to mi się wręcz zapytano, mam taką przyjemność, że od 25 ponad lat zajmuję się handlem uprawnieniami do emisji. Niektórych to dziwi, bo w końcu gazami cieplarnianymi handluje się stosunkowo niedawno, ale wcześniej zauważyłem, Stany Zjednoczone wprowadziły na początku lat 80. handel emisjami i poradziły sobie z zanieczyszczeniami gazów takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, nawet benzynę ołowiową, ale stosując rynkowe, normalne mechanizmy. Natomiast niestety europejski mechanizm, który miał to zastąpić, stał się tak zmanipulowany, że trudno już to nazwać handlem. To jest pewnego rodzaju element, który Amerykanie go nazwali, że to jest bardziej komunistyczny system handlu emisjami niż taki prawdziwy rynkowy. Dziękuję panu bardzo serdecznie za spotkanie. A państwa zachęcamy do tego, żeby zajrzeć do mediów społecznościowych Szczytu Klimatycznego Together oraz na stronę internetową together.eu, bo tam więcej szczegółów. Dziękuję bardzo.